wpadli do niej z takim wrzaskiem, z takim krzykiem, że widzieli, że Polacy tu szli do niej i tak dalej. Ona mówi, nie ma żadnych Polaków, nie ma nikogo. Myśmy naprawdę tam nie oddychali. Było nas ze 6 osób. To był piękny dom i piękna pani, która tam mieszkała, która miała piękne rabaty zawsze. Taka była dostojna bardzo i ona już miała, już ukryła kilka osób. To była Ukrainka, ale męża jej zabili, Polaka. Męża jej zabili, ona była sama i ukryła nas w piwnicy, takiej jak u nas była, podobnej. I w taki sam sposób była ukrywana, że na wierzchu stały te ogromne beczki z grochem i ze zbożem. I byli tam Ukraińcy, nawet z jednym Niemcem, bo to byli SS Galicien. Oni przecież współpracowali z Niemcami, tylko Polacy nie współpracowali w takim sensie, prawda, jak z wojskiem współpracowali Ukraińcy. I wtedy byli kilkakrotnie w tej komorze. I szukali wszystkiego, byli na strychu, wpadli do niej z takim wrzaskiem, z takim krzykiem, że widzieli, że Polacy tu szli do niej i tak dalej. Ona mówi, nie ma żadnych Polaków, nie ma nikogo. A był jeden Żyd, też uciekł i też u niej był, był rozebrany już nawet, także ona mu dała koc, w takim kocu siedział w tej piwnicy. Wyszli, sprawdzili wszystko i wyszli. A ona wpadła do komory, ani mru-mru. Cichutko ma być. Myśmy zrozumieli, o co chodzi, to oddychać my się bali. Ja się bałam oddychać. To było coś okropnego, to jak się pamięta, ten strach, ten lęk. No i tak nie upłynęło, tak jak dzisiaj myślę, jak dzisiaj sądzę, że to było pół godziny. Znowu rumor taki do drzwi, takie wrzaski, krzyki, otwieraj. I ona otworzyła drzwi, weszli znowu drugi raz. Obeszli cały dom, strych, wszystko, no sprawdzali dokładnie i też byli w komorze. Myśmy naprawdę tam nie oddychali, było nas ze 6 osób, to jednak sporo. I po prostu nie znaleźli nikogo. Wychodząc, ten z SS Galicien, on miał pistolet. Odwrócił się w ostatniej chwili, kiedy miał już zamykać drzwi i strzelił do tej pani i tu w ramię ją i strzelił, ręka jej obwisła. Nawet nie potrafię powiedzieć nazwiska jej, gdzie człowiek jest taki wdzięczny, bo życie nam uratowała. Rano, skoro świt, wypuszczała nas po jednej osobie, mnie z bratem wypuściła. Wróciliśmy do swojego domu. Wróciliśmy do domu, w domu nie było już nic. Na podłodze leżały tylko zdjęcia wyrzucone z szuflad. W ogóle wszystko puściuteńkie było, ani jedzenia żadnego, nic, nic kompletnie. Brat gdzieś tam jajka znalazł, ugotował. Coś tam jeszcze, jakiś czy słonecznik sprażył, czy to była wyka. Nie wiem, bo nie mieliśmy co jeść. Szukaliśmy skórek z chleba w śmieciach, że tak powiem, i nie można było znaleźć. W każdym bądź razie siedzieliśmy w tym domu. Nagle patrzymy, ale już z przyzwyczajenia patrzyliśmy przez to okno. Patrzymy, idzie trzech mężczyzn. Jeden ma kosę, drugi ma siekierę, a trzeci nie wiedzieliśmy, co też coś trzymał w ręce. I my szybko do piwnicy, ale oczywiście tymi głównym wejściem, nie tam, bo to byśmy nawet nie potrafili, zawsze rodzice to robili. Więc weszliśmy tam, w piwnicy była woda prawie po kostki. Brat kazał mi milczyć cały czas, ani mru-mru. Położył taką deskę w jedną stronę i tam takie zakola mieliśmy, jak się wchodziło do piwnicy, tu było wejście, a tam były takie schowki, można by było powiedzieć. Dał mi deskę i tam mnie zaprowadził. Aż przyjdę po ciebie, masz i nawet brzęczek żaden nie może wyjść. Ja to dosłownie myślałam, że wejdę w ten mur ze strachu. I
I rzeczywiście, jak oni weszli, to naprawdę nie oddychałam. On poszedł w drugą stronę, wziął tą deskę za sobą i poszedł w drugą stronę. I oni weszli do tej piwnicy. Obświetlali całą, ale tu już nie było zasięgu światła. Więc jeszcze próbował wejść, ale wszedł trochę, zmoczył buty i mówi, nie, jest głęboko, głęboko dosyć woda. I rozmawiali ze sobą, nadsłuchiwali i wyszli. Ale my dalej cisza, ja cicho siedzę, bo brat nie pozwolił, to ja tak siedziałam, jak kazał. Siedzimy, siedzimy, siedzimy. Wrócili. Wrócili znowu. To, żeśmy się nie ruszyli, tylko nas to uratowało. I przyszli drugi raz doszli do tego, nadsłuchiwali, cisza absolutna. Zabrali się i rozmawiali ze sobą, że na pewno nie ma nikogo. I poszli. I poszli, inaczej byśmy zginęli od tej siekiery na pewno, bo było nas tylko dwoje, nic więcej. I tak z bratem żeśmy byli do 2 tygodni. Ta panna Róża raz przyniosła nam jedzenie jakieś. Nie mieliśmy nic. Niemieckie wojska się wycofywały, przyszli Rosjanie. Brata gdzieś z chłopcami wzięli na inny samochód, mnie na inny samochód z dziewczętami. I wywieźli nas bardzo, cały dzień my jechali i nie mam pojęcia gdzie. Tak bardzo chciałabym, ja widzę dzisiaj tą przestrzeń całą, gdzie nas wysadzili, zostawili nas tak samych sobie. Ludzie mieli nami się zająć, niby pomóc, ale ja siedziałam całą noc i cały dzień, na w rowie spałam i siedziałam na przy drodze po prostu, na brzegu. No i tak... Nie wiem, czy na drugi, czy na trzeci dzień, ja dzisiaj już nie pamiętam, jak to było, szła wujna. Wujna, której mąż był oficerem, był na wojnie. Nie było go. Ona też sama biedna, nie miała z czego żyć, bo w ogóle nic nie miała. Ani domu, ani nic, wszystko przecież spalone, wszystko. I co ty tu robisz? Zobaczyła mnie i mnie zabrała ze sobą. Także ja poszłam z nią i z nią byłam do czasu, aż mnie zostawiła w Radymnie u kobiety, pewno jej zapłaciła kobieta, za mnie nie wiem, do pasienia krów mnie wzięła w Radymnie. Ale to dopiero w 1945 roku, jak nas wygnano z tamtych terenów i po prostu wieziono nas w tych bydręcych wagonach. Jechaliśmy ze Lwowa do Przemyśla chyba cały tydzień. I w Radymnie siedzieliśmy na stacji, palili ogniska, gotowali herbaty ludzie, no bo coś trzeba było zjeść. Przychodzili do nas tubylcy, no i ta gosposia mnie wzięła do pasienia krów. To bardzo trudny jest pobyt. Ja jako nie spałam całe nocy, cały czas zresztą byłam rozśniło, jak się tylko zdrzemnęłam, to śniło mi się, że mnie rozstrzeliwują. Ciągle rozstrzeliwania przeżywałam. Przerażenia, ciągle budziłam się z krzykiem, jeśli usnęłam, a bardzo mało spałam. Spałam na ziemi, na podłodze, bez niczego. To może pani sobie wyobrazić, czy można wtedy dobrze spać, czy odpoczywać. Rano o godzinie 5 ja już wyprowadzałam krowy. O 5 rano. Acz bywało, że całą noc nie spałam i szłam o 5 rano z krowami na pastwisko. I kładłam się na brzuszku krowy i najczęściej usypiałam, upadałam, a krowy pasły się, a potem szły szkody. Jak się obudziłam, słońce wysoko, krów nie ma. Boże, szukam krowy, biegam. Odnajduję ją, odnajduję. Mówią, że ekonom zajął ci krowy. Dziecko, idź do niego i proś. No to przyszłam, objęłam go za te nogi. Ja go całowałam po nogach, żeby mi oddał te krowy. Dwie krowy. I oddał mi krowy. Pytał, kim jestem, dowiedział się, że jestem sierotą, ulitował się nade mną, oddał mi te dwie krowy, wróciłam do domu. Ale za jakiś czas się to powtórzyło. Jeszcze drugi raz mi oddał krowy, a trzecim razem już nie, zażądał, żeby przyszli właściciele.
No i poszła. Ja ją ciotka nazywałam. Poszła do nich. Oczywiście przyszła z takim kijem. Kij jej zabrał, krowy oddał, ale zagroził jej, że zajmie krowy całkowicie, jeśli jeszcze raz się powtórzy. No i wtedy jeszcze nic się takiego nie wydarzyło. Ale przyszła taka niedziela, że był straszny upał. Dosyć wcześnie przyprowadziłam te krowy w niedzielę. To była piękna niedziela, przepiękna. I ja byłam bardzo malutka, nie rosłam wcale. Ja dopiero urosłam, mając 15-17 lat. No i ja te krowy chciałam po prostu, musiałam przywiązać, prawda? Miała taki łańcuch, trzeba było założyć takie koluszko. I ja nie dostawałam dobrze, ciężko mi było to zapiąć, ale wydawało mi się, że zapięłam dobrze. Tymczasem ja nie zapięłam tego koluszka. Przyszła doić krowy i po prostu muchy ją, krowę gryzły i ona uderzyła tą krowę. Uderzyła tą krowę, krowa uciekła jej. Po prostu, bo była niezapięta. A ona chwyciła te łańcuchy i tą krowę jeszcze raz zdążyła uderzyć, krowa uciekła. No to ja wychodziłam z domu i ona mnie tak biła długo, aż padłam na ziemię. Jak już padłam, wyszłam od niej i już nie wróciłam do niej. Ciągle mnie straszyła, że mnie do zakonnic odda. Ja się bardzo bałam zakonnic, ale w końcu uciekłam i całą noc przesiedziałam w tych łozach, bo to rzeka była tuż pod koło naszego domu i ja poszłam i w tych łozach przesiedziałam całą noc. Rano wiedziałam, że ludzie idą. Już się rozpytywałam częściej o te zakonnice, że idą do Radymna na targ i za tymi ludźmi jak pójdę, to stamtąd z targu dużo ludzi pójdzie w tamtą stronę, gdzie siostry zakonne mieszkają. Jak tam doszłam, to mi taka jedna pani poinstruowała, że jest taka umysłowo chora, Szadycha się nazywała, będzie szła do Laszek. Nie wiem, czy Państwo znają tamte tereny, są przepiękne. Będzie szła do Laszek, idź za nią, aż zobaczysz taki olbrzymi mur. Tam mieszkają zakonnice. Ja za nią szłam, a ona strasznie krzyczała, bo to umysłowo chora. Kleła, krzyczała niesamowicie. Ja szłam tak 200 metrów od niej w oddali. Jak ona siadała na rowie, to ja też siadałam na rowie. Szłam, aż zobaczyłam ten mur. I ona poszła dalej, bo ona szła do Laszek, a ja się już zatrzymałam w tych łazach, w Moszczanach. Moszczanach właściwie. To był klasztor sióstr Miłosierdzia. Przyszłam obszarpana, bo tu miałam jedną sukienczynę. Jak szłam, to jeszcze pod drutami przechodząc, oberwałam tą sukienkę boso. Brudna cała, prawda, chociaż kąpałam się w tej rzece cały dzień, bo nie byłam ani nie jadłam cały dzień, ani nic. Ja nawet nie pamiętam, że ja tak strasznie głodowałam, nie jeden raz, bo już ten głód to znałam od dzieciństwa. I przyszłam do tych sióstr, a wyszła taka bardzo miła siostra Kazimiera i mówi: dziecko, co ty tu robisz? Zobaczyła mnie taką oberwaną. Co ty tu robisz? Ja chcę, żeby mnie siostry przyjęły. Ona mówi: jak to, żebyśmy cię przyjęły? A dlaczego? A co? Widzisz, no nie ma, siostra przełożona z księżną Czartoryską pojechały w pola sprawdzić, bo to żniwa były. No i nie mogę nic powiedzieć, ale wiesz co, jak ty tak bardzo chcesz do nas, żeby cię siostra przełożona przyjęła, to ja cię zaprowadzę w takie miejsce, że ty potrafisz uprosić, żeby to się tak stało, bo ja nie wiem, czy będzie można cię przyjąć. Zaprowadziła mnie do takiej małej ich kapliczki. Matka Boska z Lourdes stała z jednej strony, a tu był ołtarz. No jak ona mnie tam przyprowadziła, ja przecież już zawsze modliłam się do tej Matki Boskiej od śmierci rodziców. To już była moja mama druga. Jak przyszłam, to ja się nie modliłam tak jak inni w kościele, tylko poszłam do niej. Objęłam ją za nogi, a nie chcę mówić, bo się zawsze tutaj rozczulam.
I tak strasznie ją błagałam, żeby mnie przyjęli. Nic więcej, tylko żeby mnie przyjęły te siostry. Nagle otwierają się drzwi, przychodzi ta siostra Kazimierz, tak się mną jakoś zajęła, taka naprawdę świętej pamięci, wspaniały człowiek, bardzo zawsze ją wspominałam do końca życia. Chodzi dziecko, bo przyjechała siostra przełożona, ale jest, mówi, z drugiej strony domu, musimy kawałeczek podejść. Podeszliśmy tam, siostra przełożona z tą Czartoryską karmiły psa. Rozmawiały po francusku, to ja tam wiele nie wiedziałam, ale jedno zrozumiałam, bały się mnie przyjąć, bo że mogę być nasłana przez Ukraińców. Tydzień wcześniej jeszcze spalili dwór. Dosłownie naprzeciw klasztoru był dwór i go spalili. Tydzień albo 2 tygodnie wcześniej. Trudno mi powiedzieć. W każdym razie to było tak świeże, że oni się wszyscy bali. A jak ona im otworzy ten, rozpozna teren i otworzy im bramy, tak, któraś z nich powiedziała, ja to zapamiętałam sobie bardzo dobrze. Ale postanowiły, pokój tam przyrządziły w tym skrzydle, gdzie nikt nie mieszkał. Strasznie sama byłam, olbrzymi pokój. Na drugi dzień poszłam z tą siostrą, spotkała mnie. Oj dziecko, chodź, nazbieramy malin księdzu na podwieczorek. Ja poszłam z nią do ogrodu, ogród był piękny, byłam zachwycona tym ogrodem, zbierałam te maliny. Wychodzimy z malin, a tam krzyk taki, wszyscy są w popłochu, biegają, szukają. Mnie wszyscy szukali. A jedna mówiła, a nie mówiłam. I wtedy mi siostra Kazimiera powiedziała, że wtedy myśleli, że ja właśnie uciekłam do Ukraińców, żeby im wszystko przekazać, bo mnie wszyscy szukali, nie wiedzieli gdzie. Zawołali mnie, nakazali, że mam zawsze powiedzieć, gdzie jestem i gdzie idę, do kogo, a skąd ja to wiedziałam. W każdym bądź razie pierwsze nauki już były za mną. No i tam już chodziłam do szkoły. Tam do 7 klasy byłam u sióstr zakonnych.